Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na południowe wydanie informacji dnia. Nie ma żadnych wątpliwości co do świętości Jana Pawła II, podkreślają księża biskupi. Jedyna dyspensa, jakiej użyto, pozwoliła na wcześniejsze rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, a później kanonizacyjnego. Prace prowadzono w sposób rzetelny, sięgając po dokumenty archiwalne, wysłuchując także tych świadków, którzy sami się zgłosili. Po 394. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski księża biskupi w komunikacie zaapelowali o uszanowanie pamięci o świętym Janie Pawle II. Wskazali na podejmowaną na szeroką skalę próbę zdyskredytowania jego osoby i dzieła. Zauważyli, że proces kanonizacyjny nie pozostawia żadnych wątpliwości co do świętości papieża. Ten proces kanonizacyjny był robiony po prostu rzetelnie, ponieważ w przestrzeni publicznej jest bardzo wiele takich wypowiedzi, że na chybcika, że za wcześnie, że bez przeglądnięcia dokumentów. Zwykle najwcześniej Kościół rozpoczyna proces beatyfikacyjny 5 lat po śmierci. W przypadku świętego Jana Pawła II tutaj zdecydowano się na wyjątek. Jedyna to była dyspensa, jedyny, możemy powiedzieć, skrót proceduralny. Zdyspensowano od 5 lat oczekiwania. Ze względu m.in. na napływ wiernych, tysiące osób gromadziło się na placu świętego Piotra w chwili śmierci Ojca Świętego. Po śmierci tysiące osób dalej pielgrzymuje do jego grobu. W procesie beatyfikacyjnym wykonano ogromną pracę. Toczyła się ona m.in. w Krakowie i obejmowała dokładną analizę dokumentów zgromadzonych w Archiwum Kurii Metropolitalnej, Archiwum Kapituły Katedralnej na Wawelu i Archiwum IPN. W tych pracach udział brał ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś oraz ksiądz profesor Jacek Urban. Każdą kartkę w tej dokumentacji mieliśmy w ręce. Albo ksiądz profesor Urban, albo ja. Nie było żadnego dokumentu w tym archiwum, którego nie dotknęliśmy w tym procesie. Analizowana była na przykład prywatna korespondencja księdza kardynała Karola Wojtyły. Tysiące stron dokumentów, które go dotyczyły. Na ich podstawie ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś doszedł do wniosku, że wojna, jaką totalitarne, komunistyczne państwo prowadziło przeciwko Kościołowi, była wojną także o przyszłą pamięć i to również wyraźnie widać po analizie konkretnych treści. Które powstawały wyłącznie nie po to, żeby cokolwiek załatwiać w tym czasie, tylko żeby nadały kierunek refleksji po 50 latach. W całym procesie beatyfikacyjnym nie było mowy, by ktoś ze świadków nie mógł w nim uczestniczyć. Nie było z góry zamkniętej listy. Zgłaszały się nowe osoby. Do tego świętość Jana Pawła II znalazła potwierdzenie w cudach, do jakich doszło. Jest wiele procesów, które oczekują na takie przypieczętowanie. Lata, dziesiątki lat, a nawet i wieki. W przypadku świętego Jana Pawła II pierwszy głos z góry nadszedł niecały miesiąc po śmierci Jana Pawła II, kiedy został zgłoszony przypadek uzdrowienia z choroby Parkinsona siostry Marii Simon-Pierre. I w jej przypadku potrzeba było około 20 ekspertyz grafologicznej, medycznej czy genetycznej. Drugi cud odnotowano w Kostaryce. U kobiety całkowicie zniknął tętniak, który znajdował się w nieoperowalnej części mózgu. Do organizacji, które głośno chcą pokazać swój sprzeciw wobec ataku na świętego Jana Pawła II, dołączają górale i Związek Podhalan w Polsce. W tę sobotę z ich udziałem odbędzie się marsz w Nowym Targu. Górale mówią o wierności wobec Ojca Świętego. Między nami powstała ta relacja w charakterze przyjaźni, a przyjaźń zobowiązuje. Kim bylibyśmy dzisiaj, gdyby w imię ataku mediów, wolnego hejtu, odstąpili od tej przyjaźni? Jaka byłaby nasza wartość górali? Jan Paweł II zostawił po sobie dzieło. Czyny, działania, sama osoba jest właściwie częścią narodowego naszego dziedzictwa. Czy my dziś bylibyśmy godni uklęknąć, tak jak my klękali, kiedy my się dowiedzieli, że ojciec święty umierał? Tak, jesteśmy tego godni. I jesteśmy wierni. Od krzyża Giewontu idzie dziś przesłanie. Święty Jan Paweł II był świętym i na wieki wieków tak zostanie.
10 września w Markowej odbędzie się beatyfikacja rodziny Ulmów. O przygotowaniach do tego wydarzenia i wyjątkowym świadectwie męczenników mówił po zakończeniu dwudniowych obrad Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Adam Szal. Święty Jan Paweł II pod koniec XX wieku zobowiązał episkopaty całego świata, aby nie zapominały o męczennikach. Do nich należy rodzina Ulmów, a jej historia wiąże się z poświęceniem, odwagą, miłością bliźniego. W czasach, gdy właśnie tę miłość, jeśli była okazana Żydom, Niemcy karali śmiercią. Życie tej rodziny to ogromne świadectwo. Przyjęli pod swój dach 8 osób narodowości żydowskiej, wcześniej pomagając innym Żydom prześladowanym tylko dlatego, że są takiej, a nie innej narodowości. Zostali rozstrzelani wszyscy, bez wyjątku, cała rodzina, rodzice Józef i Wiktoria, a także dzieci. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2003 roku. Posuwał się naprzód, pracowały kolejne komisje. 17 grudnia 2022 roku papież Franciszek zaaprobował starania o beatyfikację i polecił ogłosić męczeństwo rodziny Ulmów. Beatyfikacja odbędzie się 10 września o godzinie 10 w miejscowości Markowa, gdzie żyli i zostali umęczeni. Dodatkowym jakby pewnym faktem bez precedensu jest to, że w tym akcie będzie beatyfikowane także dziecko nienarodzone, które w chwili śmierci było pod sercem matki. Metropolita Przemyski, ksiądz arcybiskup Adam Szal mówił o wielu inicjatywach, jakie będą podejmowane. Poprzedzą one beatyfikację. Planujemy, aby liturgiczne wspomnienie tej nowej grupy świętych miało miejsce 7 lipca. Każdego roku w dniu zawarcia przez nich małżeństwa. Metropolita Przemyski zaprosił też wiernych, by przyjrzeli się bliżej historii rodziny Ulmów. Wskazał na stronę ulmowie.pl. Wyliczał publikacje, na przykład tę wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej, Ulmowie jako świadkowie miłosierdzia. W ciągu najbliższych od 4 do 6 tygodni Polska może przekazać Ukrainie myśliwce MiG-29, poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki. Na razie nie wiemy, o jakiej liczbie samolotów mowa. Polska dozbraja Ukrainę od początku wojny. Dostarczyła na wschód m.in. zestawy przeciwlotnicze Piorun, armatochaubice Krab, czołgi T-72, a teraz również czołgi Leopard. Kijów od dawna czeka też na samoloty. Już rok temu toczyła się głośna dyskusja o dostarczeniu Ukrainie MiG-ów 29. I tutaj właśnie Polska miała być tym krajem, który takie myśliwce udostępni. Dyskusję zakończyło oświadczenie resortu spraw zagranicznych, który wyraził gotowość do przemieszczenia postsowieckich samolotów do bazy w Ramstein, po to, by były w dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie deklaracji towarzyszyło oczekiwanie, by do Polski trafiły myśliwce o podobnych zdolnościach operacyjnych. Dziś temat wrócił najpierw za sprawą prezydenta Andrzeja Dudy. Ta pozostała część MiG-ów 29, które mamy w Polsce i które służą teraz w naszych siłach powietrznych. Jesteśmy gotowi, by dostarczyć te samoloty. Jestem pewien, że Ukraina byłaby gotowa, by natychmiast ich użyć. W rozmowie ze stacją CNN prezydent Andrzej Duda z przekonaniem mówił też, że w przyszłości na Ukrainę trafią myśliwce F-16. Na razie jednak to o MiG-29 pada najwięcej pytań. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot wyjaśniał, że liczba samolotów, jakie Polska dostarczy na wschód, na pewno będzie mniejsza niż liczba czołgów, a wszystko ponownie ma odbyć się w ramach szerszej międzynarodowej koalicji. Jeśli pada deklaracja, że Polska jest gotowa na dostarczenie MiG-ów, to musi paść też pytanie, kiedy one tam trafią. To może nastąpić w ciągu najbliższych 4-6 tygodni. O te słowa polskiego premiera zapytany został rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Wyjaśnił, że tu cytat, Amerykanie nikomu nie wykręcają rąk, by dostarczać sprzęt Ukrainie. Jeśli inny kraj chce dostarczyć myśliwce Ukrainie, z pewnością będziemy to popierać, tak długo jak jest to jego suwerenna decyzja, z którą ten kraj czuje się komfortowo. Polska konsekwentnie rezygnuje ze starego postsowieckiego sprzętu wojskowego. Kupuje uzbrojenie w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej. MiG-29 mają zostać zastąpione myśliwcami F-35 i FA-50. Więcej informacji na temat możliwości przekazania MiG-ów w Ukrainie ujawnił dziś rzecznik rządu Piotr Müller.
te decyzje są podejmowane w gronie kilku państw, natomiast siłą rzeczy nie jest moją rolą, aby w imieniu tych państw komunikować to. Choć mamy już jasne deklaracje, które to państwa będą, ale umówiliśmy się, że one we własnym terminie i w stosownych procedurach tego typu decyzje ogłoszą. Ale tak jak pan premier wczoraj przekazał, w ciągu najbliższych kilku tygodni jesteśmy gotowi, aby taką decyzję podjąć w ramach kilku państw, które zdecydowały się na podobny krok. Polska dąży do tego, by wydatki na obronność były wyłączone z unijnych reguł budżetowych i nie wliczały się do deficytu finansów publicznych. W Brukseli odbyło się posiedzenie unijnych ministrów finansów. Brała w nim udział jako przedstawiciel Polski minister Magdalena Rzeczkowska. Wskazała, że rząd podejmuje zabiegi, aby wydatki na obronność nie były w Unii wliczane do deficytu finansów publicznych. Wydatki obronne to jest bezpieczeństwo. To nie tylko to, że my dbamy o swoje bezpieczeństwo jako Polska, tylko dbamy o bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej. W Polsce wydatki na obronność rosną. Obecnie przeznaczamy na ten cel 3% PKB. Dodatkowo uzbrojenie kupowane jest w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Bez wzmocnienia tego potencjału odstraszania, potencjału obronnego, nie będzie bezpieczeństwa Europy. Dlatego zabiegamy o to, żebyśmy nie ponosili negatywnych konsekwencji, na przykład wszczęcia procedury nadmiernego deficytu. Minister finansów deklarowała, że stanowisko Polski ma już poparcie kilku krajów. Obecne przepisy Unii Europejskiej mówią, że dozwolony deficyt finansów publicznych wynosi 3% PKB. W przypadku jego przekroczenia Komisja Europejska uruchamia procedurę nadmiernego deficytu, co może wiązać się z nałożeniem kar finansowych. System dopłat do kredytu i stała stopa procentowa 2% oraz specjalne konto mieszkaniowe pozwalające na gromadzenie oszczędności to główne założenia programu Pierwsze Mieszkanie przyjętego przez rząd. Rząd sam przyznaje, że program Mieszkanie Plus nie powiódł się w takim zakresie, jak było to zakładane. Padały zapowiedzi o budowie 100 tysięcy mieszkań. W nowym programie państwo już nie będzie budowało, ale chce dopłacać do kredytów, jakie zaciągną Polacy. Proponujemy bezpieczny kredyt ze stałą, niską stopą procentową i taki kredyt, który jednocześnie podnosi zdolność kredytową dla wszystkich kredytobiorców. Stała stopa procentowa zostanie zamrożona na poziomie 2%. Do tego trzeba doliczyć marżę banku. Wstępnie z takiego rozwiązania będzie można skorzystać do 2027 roku. Program może zostać jednak wydłużony. Państwo będzie dopłacało do rat przez okres 10 lat. Po tym czasie, według rządu, wysokość raty nie ma ulec gwałtownej podwyżce. Maksymalna kwota kredytu, jaki będzie mogła zaciągnąć jedna osoba, to 500 tysięcy złotych. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem wzrośnie ona do 600 tysięcy. Ten program jest odformalizowany, to znaczy nie zawieramy żadnych limitów, jeśli chodzi o cenę metra kwadratowego mieszkania, ani też nie wskazujemy lokalizacji, nie wskazujemy metrów mieszkania, które można byłoby nabyć. Mówimy tylko o limitach i wartościach kredytu i mówimy o maksymalnym wkładzie własnym 200 tysięcy złotych. Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45 roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Drugi filar programu to możliwość samodzielnego oszczędzania na zakup mieszkania. Umożliwi to specjalne konto mieszkaniowe z deklaracją regularnych wpłat przez 3 do 10 lat. I systematyczne wpłaty od 500 do 2000 zł miesięcznie oznaczają automatyczną premię od rządu raz do roku. Ekonomista dr Mariusz Sokołek wyjaśnia, że program ma argumenty, które mogą przekonać do niego osoby nie mające mieszkania lub domu. Musimy tutaj dotrzeć do wszystkich szczegółów. Natomiast jeżeli chodziłoby o sam fakt 2% w dobie dzisiejszej inflacji i obciążeń kredytowych, to rzeczywiście jest to niewielki procent. Program ma ruszyć w lipcu. Do Sejmu trafił projekt noweli ustawy o samorządzie gminnym. Przewiduje on wprowadzenie dodatków emerytalnych dla sołtysów.
W sobotę podczas spotkania z wyborcami w Jaśle premier Mateusz Morawiecki zapowiedział inicjatywę dotyczącą dodatków emerytalnych dla sołtysów. Dziś wiemy, że projekt trafił do Sejmu. Chcemy docenić po prostu pracę wszystkich sołtysów, tak jak rząd Prawa i Sprawiedliwości docenił pracę wszystkich druhów i druhen ochotniczych straży pożarnych, gdzie też zaproponowaliśmy dodatek do emerytury. Mówił szef rządu. Projekt ustawy przewiduje dodatek do emerytury w wysokości 300 zł miesięcznie dla osób, które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej dwie kadencje, przy czym kadencje nie muszą następować bezpośrednio po sobie. Świadczenie będzie przysługiwać mężczyznom od 65 roku życia i kobietom, które ukończyły 60 lat. Wnioski będą weryfikowane przez wójtów. Przepisy mają wejść w życie w ciągu 14 dni od daty ich ogłoszenia. To były informacje dnia. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego popołudnia. Z Panem Bogiem.